paneczko, to dzisiaj pokażę tego glitcha na, że tak powiem, Frozen Money. No nie do końca Frozen, bo jednak tą kasę nam odejmuje, ale jej w efekcie końcowym nie stracimy. Tu dzwonię do garażu, pokażę pierwsze trzy miejsca, są tu już jakieś samochody, czy tam zależy do którego garażu bym kupował. No. Stan konta widać. I teraz tak, zaczynamy glitch od tego, że kupujemy najpierw jakieś najtańsze ta auto i po nim bardzo szybko z 2, 3, może jak się wam uda 4, no deluxo, no najlepiej, najbardziej opłacalne. Czyli tak, kupuję łazika Dunę do jednego garażu, zastępuję, kręci się tutaj żółte kółko na dole za chwilę zapisu gry i od tego momentu tam nie wiem ile, 40 chyba bodajże sekund jest, żeby kupić kolejne te już droższe auta, na których zarobimy. Kupuję deluxo, zastępuję jedno, drugie, trzecie i po zakupie ostatniego auta rozłączamy swój internet. Na playu możecie to ustawić, pod podwójnym kliknięciem będzie szybciej. Wyrzuci was do trybu fabularnego. Z trybu fabularnego będziemy przechodzili na kreator i tu albo macie już gdzieś stworzone jakieś zdobywanie, albo sobie możecie stworzyć w trakcie i przeprowadzić test, bo z testu będziemy kontynuować dalej tego glitcha. No potrzebny tutaj też będą dwa konta Anavaka. Będziemy wykorzystywać tu Anavaka dwa razy, ale do dwóch innych kont. Pierwszy, do którego będziemy dołączać, to będzie Anavak P4. Też ustawcie sobie to już najlepiej na podwójne kliknięcie, żeby do niego dołączyć. No tak mówię, nie do końca Frozen Money, bo tam kasę wam odejmuje, a jeżeli coś pieprzycie, to ją stracicie nawet, nie? Nie jest to tak, że nie odejmuje w ogóle. Jak to powinno być w rzeczywistym Frozen Money. I teraz tak, z fabuły przechodzimy na ten kreator. I tak jak mówiłem, albo macie stworzone zdobywanie, albo sobie tam stworzycie, zrobicie fotkę, opis, tam te inne pierdoły. No ja tu mam, no bo sobie już tych akcji natworzyłem kiedyś do tego teleportowania się, także podejrzewam, że większość z was też będzie miała te akcje, tylko nie wiem czy zdobywanie, czy wyścigi. Ładowało, wchodzimy, wczytaj zawartość, zapisane, no i wybieram to swoje jedno z tych zdobywań. No i tu musimy kliknąć test. No a jeżeli tworzycie, no to tak do tego dojdziecie. Ja już nie muszę, no to od razu przechodzę, żeby robić test. Drużyna pierwsza. No i dobra, teraz tak, przechodzimy na start online, zakładkę online, napisy końcowe, informacje prawne, klikamy trójkąt i tu możemy już dołączyć do tego Anavaka, potwierdzamy pierwszy komunikat, potwierdzamy drugi i teraz dołączamy do drugiego Anavaka. W tym przypadku to będzie Anavak 2 P4. Anavak 2 P4, dołącz i tu potwierdzamy wszystkie komunikaty już jak leci. Załaduję was na sesję, klikacie 3 razy kółko wstecz, start, online, odszukaj nową sesję, sesja dla zaproszonych, najszybciej was załaduje. No i po odrodzeniu pokażę wam, że stan konta mój się nie zmienił, wyjdę z tego penthouse'u, zadzwonię do mechanika i pokażę zamiast tego co tam miałem, łazika T20 i coś tam jeszcze był, będę miał te 3 deluxo, hajs niestracony. I tak to działa, nie wiem czy trzeba je zamienić miejscami, czy
to już. Ale dla wszelki wypadek sobie zamieńcie miejscami, żeby ich nie stracić, chociaż wątpię, żeby to było konieczne. Tylko wyjdę pokazać, że mam te auta, jedno sprzedam. I wiem, że coś tu pozmieniali. Dawno nie grałem w te GTA, z dobre 8 miesięcy. Wiem, że były zmiany w tych limitach sprzedaży, w ogóle w cenach. Pierwsze idzie za normalną cenę, które pojadę sprzedać, drugie później wezmę, wjadę i już będzie za połowę ceny. Także kto będzie robił tego glitcha, nie spieszcie się, żeby nie spierniczyć, bo będziecie chcieli kupić sobie 5 czy 6 tych deluxe, nie zdążycie, bo zakręci wam się drugi raz żółte kółko i stracić jeden hajs. No, a spokojnie kupcie sobie dwa, bo i tak podejrzewam, że nikt nie będzie taki głupi, że będzie sprzedawał po pół ceny, a później jeszcze taniej te auta. Także na spokojnie, kupcie jedno darmowe, dwa deluxo, rozłączcie internet. Bo z tą sprzedażą chyba już lipa. Czy było w komentarzach jakiś tam Frozen, no jakiś tam jest, no też to nagrałem. Pozdrawiam, do następnego, elo. Thank you.